Dzień dobry, tak wygląda na dzień dzisiejszy gala Brookfield. No i omówimy dzisiejszą sytuację, jaką mamy w sadzie. Wegetacja bardzo powolutku nam się buja, co jest bardzo pozytywne. Drzewa powolutku się budzą, także te pączki powolutku nam zaczynają przyrastać, rozwijać się. No i co ja bym tu na dzień dzisiejszy zrobił? Piątek, czwartek, piątek zrobiłbym miedzią 700 max plus siarka 8 kg na hektar. To taki zabieg profilaktyczny, miedź na zdrowotność, siarka troszeczkę nam przyhamuje te młode listki, żeby w razie czego jakiś mącznik nie chciał się już tam wpakować. Mącznik zaraz będzie ruszał, jak widzimy na końcówkach te białe, nie wszystko jest wycięte, więc należałoby to przykryć. Siarkę możemy zastosować 2-3 razy, no i potem już wchodzimy z czymś mocniejszym. Na pewno delanu bym to nie zastosował, bynajmniej na takie temperatury jak teraz i na taką fazę na delan jest za wcześnie. Delan jeszcze zdążymy użyć do kwitnienia, spokojnie 2-3 razy spokojnie sobie wjedziemy i on wtedy spełni nasze zadanie. Nie w tym czasie. Jest tu taki mroźnawy wiatr. Mam nadzieję, że to nam się troszeczkę wyklaruje ta sytuacja, bo na razie ciekawie to nie wygląda. W niektórych rejonach były przymrozki, ale one nic nie spowodowały, bo musiało być 10 stopni mrozu, żeby te pączki przemarzły, nawet jakby przemarzło, to mała strata. I tak tego jest bardzo dużo. I tutaj ja nie widzę tutaj potrzeby robienia na siłę jakichś takich zabiegów. Jedynie co, to powtarzam, miedź i ta siarka i to wszystko i nic poza ten program. Potem po świętach, jeżeli by nam się ociepliło, to możemy zjechać sobie z delanem plus siarka, zależy jakie będą wysiewy. Taka pogoda jest bardzo, bardzo fajna, bo ta przyroda nam się bardzo mocno nie rozwija. Mamy czas na wykonywanie zabiegów. No chyba, że wystrzeli mocne ciepło, od razu się zrobi za 20 stopni i ta przyroda zacznie dźgać. I to będzie bardzo niebezpieczne, bo zaraz będzie, nie będzie tych zielonego pąka, a potem ten wczesny różowy, tylko od razu z zielonego pąka zrobi nam się różowy i zaraz będzie kwitło i niektóre zabiegi zaczną nam uciekać. Także taka pogoda na wybudzenie się tej natury jest jak najbardziej ok. No i dobrze, żeby tym delanem, mówię, zrobić ze 2 razy do kwitnienia. No a potem już inne środki będziemy pokazywać. Ale na razie mamy bezpieczną sytuację. Widzę, że tutaj niektórzy doradcy już polecają pierwsze zabiegi na parkę, żeby jakieś wysiewy były, ale biorąc pod sobie tabelę Millsa do ręki, można czytać, kiedy są pierwsze wysiewy, jakie muszą być warunki spełnione i ja tutaj nie widzę najmniejszego sensu i wątpię, żeby były jakieś wysiewy. To jest raczej nierealne. Jeżeli będą to jakieś mikro, gdzie nawet stacja tego nie odczyta, a zapraszam, u mnie w sadzie stoi stacja, czyli wola kroboska, Słomczyn obejmuje, no tak 10 km ode mnie taki okręg, stacja jest postawiona z Frusto, zachęcam też do doradztwa z Frusto. Ja w tym roku wszedłem na taki program z tą firmą, to się nazywa Jakość, czy jakoś tak. Mam doradcę, panią Basię, bardzo pozdrawiam. Wczoraj miałem pierwsze spotkanie, no i będziemy robić na jedną pozostałość. Na jedną, zaraz się spytacie, a po co, jaki to jest sens? Jest sens, proszę Państwa, jest sens, dlatego że niedługo my tych jabłek nie będziemy mogli sprzedać. Nie będziemy mieli czym chronić tych sadów. Zaczynają wycofywać nam kolejne środki. Ja się do tego przygotowuję, żeby być gotowym na najgorsze. Ja nie czekam do końca, że jak wycofają, to będę się martwił. Nie, ja już teraz myślę, co będzie za 5 lat, że jak nie będzie
perytroidów, że jak nie będzie, niektóre układówki wypadną, jak wypadnie kaptan, czym ja wtedy będę robił? Ja już zaczynam powoli to do siebie przyswajać i zaczynam to po prostu siebie wdrażać. No i no niestety nie ominie nas to, czy nam to się podoba, czy nie. Takie są narzuty odgórne i musimy to sprostać. Jeżeli ktoś nie podoła, niestety myślę, że z tego rynku będzie musiał wypaść. No a ja nie chcę jeszcze z tej sceny schodzić, dlatego też zachęcam właśnie do podnoszenia swoich kwalifikacji i naprawdę robienia super jakości i takie jabłka będą sprzedawane w pierwszej kolejności. A potem jak braknie, no to reszta. Widzę po sobie, w tym roku nie miałem żadnego problemu ze sprzedażą. Bardzo mała ilość przemysłu i coś z tego zostaje. Jeżeli by było około 30% przemysłu jest po interesie. Tu było 3-4 do 5% przemysłu. No i nie ukrywam, że coś z tego zostaje. Gospodarstwo rodzinne, robimy wszystko sami. I tak to ma wyglądać. Nie chcę 30-40 hektarów, rzesze ludzi, z którymi się trzeba użerać. Dwóch gdzieś tam pijanych pod drzewem leży, trzeci ciągnikiem dostawu by wjechał. No po prostu, jak słyszę od chłopaków, co oni wyprawiają, to po 20 latach sadownik to w psychiatrkowie ląduje. Bo to po prostu, ja nie wiem jak to można na trzeźwo tak przeżyć, no. Ja nie jestem przyzwyczajony do użerania się z ludźmi i stanie nad kimś i tłumaczeniem. Także ja wolę mniejsze gospodarstwo rodzinne. Zrobię sam tyle co mogę, to zrobię. Tyle co oberwę, to moje z rodzicami i z pomocą. No do rwania tam biorę 6 dziewczyn i to wszystko. I mam spokój, mam pracę. Codziennie wychodzę, dniówka 300 zł mi leci i nikogo nie wynajmuję. Nie zrobię, trudno, będzie coś niezrobione, tam się dreszczu chłopaka bierze, ale sporadycznie. I tak, moim zdaniem tak to ma wyglądać. Gospodarstwo ma być dla gospodarza, a nie dla ludzi. Pozdrawiam wszystkich.